Witam wszystkich z tej strony Tula, a my jesteśmy wyzwaniem księżniczek Disneya razem z naszą Śnieżką, słuchajcie. I nasza Śnieżka rodzi. Tak, właśnie teraz rodzi. Oj. Zostało nam 2 godziny. Ja tutaj tak chciałam jej ogarnąć ten domek, żeby w końcu miała. Domek stoi, jak widzicie. Malutki, bo malutki, ale no, 148 nam zostało, niestety. Tutaj z tymi pieniędzmi to jest jakaś masakra. Strasznie, strasznie ciężko. Też tutaj jeszcze kazałam trochę zbierać, no bo troszeczkę pieniędzy mi brakowało, no a chciałam, żeby chociaż jakiś malutki ten domeczek już miała. Także tak wygląda z zewnątrz ten domek. Myślę, że jest uroczy. Na początku jeszcze tutaj planowałam zrobić takie te barierki, schodki, tylko że wtedy tutaj te drzwi tak głupio zostawają i to beznadziejnie wygląda. No ale na razie tak to wygląda. Później oczywiście ten domek będzie większy, jak będziemy mieć pieniądze kiedyś tam. Jeszcze długa droga przed nami, ale może kiedyś się uda. Chciałabym, żeby też takie choinki tu wszędzie były. W ogóle wizję całą mam, no ale niestety nie mam na to środków. Ale tak, no, tak wygląda z zewnątrz jak na razie. A w środku... W środku wygląda tak. W środku za wiele nie zrobiłam. No zmieniłam tam tylko ściany. Postawiłam ściankę, żeby ta łazienka była jednak osobno, bo jak tutaj na przykład jest William, to musi wychodzić za każdym razem, jak ona chce iść do toalety. I słuchajcie, mamy telewizor, tak, proszę bardzo, piękny, malutki telewizorek, tak, i piękną szafeczkę z jabłkami. tak to na razie wygląda. No niestety za wiele nie zrobiłam, ale no wszystko kosztuje i nawet mówię, i te farby, to wszystko jest takie drogie, że naprawdę masakra. Tutaj dobrałam jakiś tam strój właśnie taki typowo ciążowy, chciałam, żeby miała, no ale zaraz rodzi. I słuchajcie, bardzo wam dziękuję za propozycję waszych imion, była tego cała masa. I bardzo dużo osób mi napisało, żebym dała imiona takie, jak naprawdę mają krasnoludki. Czyli tam, wiecie, Gabcio, Wesołek, Apsik i tak dalej. Ja na początku szczerze nie byłam do tego przekonana, ale długo nad tym myślałam i stwierdziłam, że w sumie tak zrobimy. To jest jednak jakby taka trochę bajka, jakby nie było... No, będzie ciut dziwne zwracać się tam Gabcio to, czy tam Śpioszek to, ale... To jest taka bajka też, także możemy te imiona dać. Z tym, że zrobimy tak tutaj troszeczkę pójdziemy na kompromis, że chłopcom właśnie damy te imiona po krasnoludkach, a dziewczynkom damy takie związane z naturą. Tam widziałam propozycję róża, jagoda, jakaś tam malina mogłyby mieć takie imiona. W sumie takie niecodzienne, ale... No ale właściwie cała ta seria taka troszeczkę jest, jakby nie było. Także dziewczynki będą miały właśnie takie związane z naturą, a chłopcy... Chłopcy po krasnoludkach. Tak zrobimy. No i słuchajcie, Sara jadła tylko marchewki, nic innego. Słuchała muzyki. No i teraz sprawdzimy, co nam się urodzi. Jestem strasznie ciekawa, czy macie kciuki za chłopca. No jeśli nie będzie chłopca, to nie będzie, tak? Aha, jeszcze co do tej cechy i tych eliksirów, słuchajcie, ja... Tę cechę płoną tak czy siak chciałabym je kupić. No może jeszcze nie teraz, bo tutaj teraz z dwójką dzieci byłoby ciężko, albo trójką, nie daj Boże. Ale Ania... Przypomniała mi, że jest punkt tutaj w zasadach, że raz jeden możemy kupić eliksir młodości i go użyć, bądź wydoić krowokwiata i wypić. Raz jeden możemy to zrobić. Ja zupełnie gdzieś to przeoczyłam. Skupiałam się tylko na tych zasadach do Śnieżki. Także Aniu, bardzo serdecznie Ci dziękuję i pozdrawiam, że zwróciłaś na to uwagę. Także raz jeden możemy to zrobić. Myślę, że zrobimy, ale to, no to jeszcze nie teraz, bo jeszcze na razie nie ma takiej potrzeby. Ale myślę, że tak zrobimy. Dobra, przyspieszamy, bo ja już jestem strasznie ciekawa, co się urodzi. Jak będzie wyglądać? No teraz nie zobaczymy, no dopiero po urodzinach, ale... A! I słuchajcie, jak już będą urodziny, no przy takim maluszku to cech nie wybieramy. To myślę, że będziemy je losować w tym generatorze, będzie ciekawiej. Także myślę, że tak to zrobimy. No właśnie, idź, Siusiu. Może jeszcze zdążysz? No jesteś głodna, ale najpierw to ty urodź, bo już... Jadłeś same marchewki. To jest w ogóle strasznie męczące, słuchajcie, żeby tak dawać jej same marchewki. Patrzcie, ile ich mamy, co? Zjedz sobie w sumie jeszcze. Może jeszcze coś pomoże. Wszystko posprzedawałam praktycznie. No ale ktoś mi najlepiej napisał, żebym jej nie przekarmiała tymi marchewkami, bo będzie gruba, że marchewki tak mało dają, słuchajcie, tego głodu, że ja nie wiem, jak bym miała przekarmić tymi marchewkami. No ale tak to jest. No to zjedz jeszcze troszkę. Ja bym tych marchewek musiała nie wiem ile zjeść, żeby ona naprawdę była najedzona nimi. Daję i o. Dobra. No, dostaniemy kołyskę. Na to liczę. Może z niej stać. Co ty, Sara? Chodź tu. Bo ta kołyska będzie... W ogóle nie wiem, gdzie ją postawę. Gdzie ona mi się tu zmieści. Tak naprawdę.
No rodzisz, kobieto? No pora już. Ej. Może tu nie ma miejsca? Nie no, bez jaj. Co, teraz będziesz telewizor oglądać? A, oddycha! Wiesz, jeszcze się zrelaksujesz odrobinę, tak? Oglądaj kanał kulinarny może. Albo nie. O, programy dziecięce. No, dawaj, Sara. No strasznie się męczysz, widzę. Ej, no co z nią? No już pora. No, Saruś. Dziwna sprawa, słuchajcie. Zjedz jeszcze marchewkę. Dobrze ci zrobi. Ostatnia szansa. No to, słuchaj, no to idź się zdrzemnij, no bo ja nie wiem, co z tym twoim... A! Wyłącz. Co jest z tym jej porodem, słuchajcie? Nie mam pojęcia. Oj, siku! Ej, no ona nie urodzi. Może to faktycznie jest za mała? Jak myślicie? Sama nie wiem. Weź prysznic. I idź spać w takim razie, no bo co? No nie wiem, rodzi, rodzi i nie może urodzić. Biedna. Męczy się. No i dzwoni ktoś. Nie, właśnie. Musimy Williama zaprosić. Szybko. Dobrze, że zadzwonił. Patrzcie, zapomniałabym o nim. No Saruś, urodź już w końcu to dziecko. Czemu ona nie rodzi, słuchajcie? Nie wiem. Poślubić. Przebierz się, moja droga. A nie będziesz w koszuli przyjmowała. Obejmij. Zobaczcie, jaki ona ma wielki ten brzuch, zobaczcie. Ej, no ona nie urodzi tego dziecka, o co tu chodzi? Coś chyba jest nie tak. Przekazało darmową kołyskę, której tutaj nie ma. Wiecie co? A nie mamy jej gdzieś... A w wyposażeniu rodziny może? Może tu faktycznie się nie zmieści? Nie. No to wiecie co, kupię tą kołyskę, no bo... No bo co mam, gdzie ta kołyska będzie? Tutaj. 150. Naprawdę 150. Masakra. Sara. Ja wiem, że ty rodzisz. O nie, zbyt nie swoja. Co ja mam teraz? Dobra, wiecie co? Przydamy. Kilka marchewek, no bo... Dziecko ważniejsze. Mi się wydaje, że jest za mało miejsca. Zaraz zobaczymy. Dobra, weźmiemy żółtą. Też mi pisaliście, że... że tam dwie kołyski to bliźniaki. To jest nieprawda, już to tyle razy sprawdzałam, że... Urodź dziecko, no. Dawaj, Sara. Biedna, nie będę cię tak męczyć tyle czasu. Szybko! Ciekawe, czy urodzi. Uwaga! Trzymajcie kciuki za chłopaka! William, chodź! Chłopczyk! Zobaczcie, jest chłopczyk, jest chłopczyk. Udało się. Mamy pierwszego chłopczyka. A ciekawe, jakie by się wylosowało imię? Krzysztof. Krzysiu. No ale... Będzie gabcio. Pierwszy.
Tak. Jeden, okej. O, biedactwo moje, nie mogłeś się urodzić. Ho. Teraz jesteś już pobudzona, tak? Pokaż go Williamowi. Zobacz to nasz synuś. A, zobacz. Jak się dobrze spisałam. A sam poszedł, widzicie. O. Kurde, no, sam chciał zobaczyć. No i widzicie, zmieściły się tu, to nie wiem, o co chodzi. Gdzie ty, William, idziesz? A, widzicie, on tu nie podejdzie. No trudno, no. Przytul. Rozmawiaj. Kołysz. Kurczę, no. No muszę powiększyć ten dom. No powiększę, no. Chodź tutaj. Idziesz? No może sam zobaczysz. Dobra, to już go zostaw. Chodź, ty w końcu coś... O mój Boże. Wyrzuć jedzenie. Nie wiem, co to za minusiki były. Może teraz pójdzie. O, idzie sam. No i świetnie. O, śpi! Gapcio. Takie trochę śmieszne, no ale... I co, nic nie mamy do jedzenia? I pewnie nic nie możemy zrobić, co? Możemy sałatkę zrobić dla innej osoby. Na razie nam marchewek wystarczy. Okej. No wiem, że jesteś zmęczona. Zjesz sobie coś. Patrzcie, jak stoi. Mały śpi, to go nie bierze. Zobaczcie, jak on jest dobry, no. Wybacz mi, Williamie, ale nie jesteśmy na jedzenie dla ciebie. Muszę sama coś zjeść. Jestem matką. No, zjedz sobie, zjedz. Pochwal. On będzie dobrym tatą. Flirtuj. A, poszedłeś, no dobra. No trudno. Jedz, Soruś. Nie. Obudzisz go. Już go obudziłaś, no wiesz co? Oj, ja wiem, że niecelowo, no ale... No i patrzcie, teraz mi to będzie włączać, nie? No nic. No! I widzisz, widzisz? Nakarm go. Nakarm. Przytul. W końcu widzisz, możesz zjeść coś innego niż marchewki. Kołysz. Aha. No już nie pokołyszysz. Do spania. Może mały nie będzie płakał, zobaczymy. No musisz się przespać, moja droga, niestety. Poza tym czeka cię ciężki dzień. Mam nadzieję, że mały wytrzyma, że się mama chwilę prześpi, co? O, śpi też, zobaczcie, jaki... kochany. Zmień pieluszkę. Przytul. I idź jeszcze do śpi. Szybciutko. Ja uwielbiam takie dzieciaczki. I idź jeszcze chwilkę spać, moja droga. O. Co znowu? Biedactwo. No, głodny to ty raczej nie jesteś chyba, bo... Przecież cię karmiłam. Albo płaczę cały czas. No zobaczymy zaraz. Zjedz sara kilka marchewek. No chyba jednak jest głodny, niestety. No to karm. Wiecie, rozmnożymy sobie żabkę.
Przy okazji. Znowu nie ta. A nie ta, 160, no pięknie. No dobra, chodź Saruś, w takim razie. Namalujesz obraz. Mówisz, że abstrakcyjne więcej dawają. Ja też uważam, że tak nie jest, no ale już niech wam będzie. Będę malowała abstrakcyjne. Później w sumie możesz tak zebrać cały plon, odchwaszczać i podlać. No i teraz będę musiała też znowu troszkę z nią pobiegać i musimy powiększyć dom, bo jak widzicie, no... strasznie ciężko, ale musiałam jej w końcu łóżko kupić. Podwójne. O. Sprzedaj. Dobrze, jabłka sprzedajemy, skawki. W sumie marchewki na razie też sprzedamy, bo mamy ich tak dużo. O, proszę. Okej. Okay. No, ogarniesz tutaj i... szósty poziom i zaszczepić roślinki, no ale... my szczepić nie możemy jeszcze, niestety. No, podlej Saruś, bo one wszystkie usychają. Mamy na razie chyba z okej. Kapcia. No, nie wiem. Nie, właściwie nie na... O nie! Pień pieluchę! Dobra, szybko! Szybko, Sara, szybko! O, biedactwo, przepraszam. No, lisiku. I możesz coś ugotować, sałatkę. No, teraz już z dzieckiem nie będzie łatwo. Co ty chcesz? Też do muzyki stereo. No, maluj wspaniały obraz. To ci zaznaczę. I będziesz mogła sobie coś obejrzeć. Może komediowy. O, nie małeś. A no, w sumie. Śpi. No to niech śpi. Chyba mu nie przeszkadza telewizor, na to wychodzi. Nie wiem, czy ty znowu jesteś głodna, czy faktycznie ten telewizor. Nie, no chyba znowu jest głodny. Bo płacze za każdym razem, on jest głodny. Jezus, jaki głodomór! Oh my god. I spać. Nakarmiłeś go? Stój! A nie, pieluchę ma znowu, zobaczcie. I spać. O, przyjaźnią się, pięknie. O, no i śpią obydwoje. Super. Kto to dzwoni? Tak. Chcę mu pogadać, jak się wyśpię. Aha, mały już się obudził. Boże, ja nie wiem, jak mi teraz z tym radę. Bez pieniędzy. O, z ciągle płaczącym dzieckiem. Wstawaj, Sara. Dobra, zostaw Williama, zaprosimy za chwilkę może. Maluszku. No, a teraz pewnie jesteś głodny, co? Mhm. Dalej płaczesz? Kołysz. Później siusiu, prysznic, jeść. No i mam nadzieję, że mały...
Już nie będzie płakał. Musimy tutaj skończyć ten ogródek, bo nam umrze. O, możemy ewoluować. No ale podlejemy. I później ewoluujemy to, co się da. To się da. Nasze marchewki piękne. Jeszcze znowu odchwaszczaj. Ej! A nie, on chyba śpi. No, dobra. Już się wystraszyłam. Źle spojrzałam. Chodź, Saruś, chodź, bo tu ogródek też jest ważny. No, już nasze jedzenie trochę lepiej wygląda. Jedzenie, mówię, Boże, finanse. Co ja obradzę w ogóle dzisiaj? Ja nie wiem. Więcej chyba nic się nie da. Później zbierzemy cały plon. Czy żabkę już możemy? Możemy. A, tym razem ta. No ale. Też jest 100. To droższe zostawiłam, no bo... Zielony, to chyba jest okej, tak. Chociaż czekajcie, czekajcie, chyba już mogę zaszczepić, to może zrobimy tak. Pobierz sadzonkę, to jest chyba jabłko, prawda? Czekajcie, co to jest? Jabłoń. To szczep z gruszką. Banana. Czekajcie, gdzieś tu miałam. Wydawało mi się, że miałam winogron, ale chyba nie. No to nic, to banana zeszczepić, bo tylko chodzi, żeby to przeszczepić z jabłkiem, a gruszkę z bananem, bo chyba 3 razy tam było, prawda? No. I mały chyba. No właśnie. O, odblokuj nową odmianę rośliny. No i pięknie. A teraz jeszcze tylko 6 poziom nam zostanie. Do kolejnego etapu. Wiesz co, obejrzyj sobie chwilkę telewizję. No, wydawało mi się, że ma znowu pieluchę. Śpi. No i go obudziła. Nie no, nie może to tak być, wiecie. Niestety. Wyłącz to. Dlaczego jest już jakby dwoje dzieci płakało? Chyba jest głodny, no. Straszny głodomór z tego dziecka, słuchajcie. Dobra, śpi. No, no już jak wzięłaś, no to trudno, no. To już zjedz. Już popsuta? Nie. Wyłącz ten telewizor, kobieto! Wyłącz! Nie, nie, musimy to zmienić koniecznie, słuchajcie, bo i cikać lepiej. Masakra, naprawdę masakra. No, no i mamy poszczepione. To co namalujesz? Obraz. Ze spaniem to jeszcze chwilkę. No widzisz, pewna siebie jesteś, bardzo ładnie. Co możemy zaprosić Williama? Może akurat będzie chciał spędzić trochę czasu z małym. By nam pomógł w opiece. Zmysłowy popo, po co? Po. Tak.
Pocałunek. Okaszczywość. Zwołaj w takim razie. Jaka poczta? Nie mówcie, że rachunki. Rachunek! Nie! Zobaczcie. No i tyle z moich pieniędzy, co? Masakra. Pocałuj. Skończyłaś? To sprzedaj. O nie! Mień pieluszka. Może on pójdzie, zobaczymy. Zostaw go. Chyba jednak nie. A! Idzie. To zostaw. Chodź tu. No nie, nie zmienił pieluchy, no. W końcu facet, nie? Pobawić się tak, ale pieluchę to już niekoniecznie. Dobra, idź, Sara się prześpi. Może akurat William się nim trochę zajmie, zobaczymy. Nie, poszedł sobie. To dzwoni. No i patrzcie, no. No nie, teraz nie, teraz śpimy obydwoje. No już nie śpimy. Nakarm. Sara, no Boże, no dziecko płacze. Ja nie wiem, co ona tak przeżywa. No i co, lepiej troszkę? Przytul jeszcze. No, malutki. Na chwilę możesz obejrzeć sobie, Sara, bo mały teraz nie śpi. Śpi. Wyłącz. Wiesz co, możesz sobie coś zjeść może. Jogurt na przykład. Bo troszkę głodna i chodź malować. A mamy plony. Bierz cały plon i odchwaszczaj. To dzisiaj taki ogarniający odcinek, no ale głównie chciałam, żeby nasz Gabcio się urodził. Poza tym na koniec, jak wiecie, Sara ostatnio poprosiła Williama, by pomógł jej odnaleźć ojca. Także myślę, że też tym się trzeba zająć. Mógłby poznać swojego wnuczka, prawda? Co to jest jakieś takie... Aha, no bo to jest abstrakcyjne w sumie. Przydamy. A zaraz będziemy mieli punkcik. Fajnie. Mamy jednak winogrono, zobaczcie. To ja nie wiem, jak ja patrzyłam. No, także widzicie, Gabcia już mamy, także teraz w odcinku też troszeczkę z nią pobiegam, pozbieram parę rzeczy, troszeczkę pomalujemy, żeby, wiecie, no już was tak aż tym nie męczyć bardzo. Czekajcie, jak mały śpi? Mały płacze. Biedactwo moje. O, już mamy 1200. Także, no musicie mi uwierzyć na słowo, że ja nie będę tutaj oszukiwać, jeśli chodzi o pieniądze. No bo to bez sensu tak naprawdę. No idziesz, Sara? Wiecie co? Zobaczę tylko jeszcze jedną rzecz. Nawet nie tak źle. Tak bym chciała, wiecie co, osobny pokój jeszcze zrobić. No. No, kliknij mi to. Jeszcze tak? No i dobra. Myślę, że już teraz będę mogła coś tu więcej zdziałać, że tak powiem. Na pewno ci łóżko Sara zmienia. No to na pewno. Już co, na chwilę małego damy tutaj.
Może już będę mogła ci jakieś dać. Co ja zrobiłam? Jakieś tam ścianki też je postawię. To bym chciała, nie? Czy może poczekać jeszcze na to? Wiecie co? Chodź jeszcze tutaj szybko. No malujesz jeden obraz. Z mamą jest okej, dobra. Chciałabym, wiecie, na osobno je zrobić jeszcze sypialnię, no nie? No, kuchnia może być tam, powiedzmy, zadalnią. I salonem, jak na razie, ale... Aha, i widzicie, zapomniałabym o jednej rzeczy, bo zaraz by było... Tula, dachu nie poprawiłaś! Może tam jakiś inny później zrobię. Na razie niech tak jest, żeby nie było. A, i teraz mamy tutaj nierówno, widzicie? Czemu to tak jakoś jest... Co? Czemu to jest tak jakoś głupio? Za daleko zrobiłam chyba, co? O, jedno chciałam, o. O. Gdzie? No, teraz chyba będzie dobrze. Pokaż? No. Bo mi chodziło o to, żeby okna były równe, no nie? No na razie mamy tylko dwa okienka, no ale cóż. Później chciałam też jakiś fajny ganeczek jej zrobić. No, masę mam tutaj rzeczy. Znaczy, masę pomysłów może tak, ale... Wszystko z czasem. Dobra. No, tu już będę mogła... Aha, łóżko. Kurczę, no. Teraz nam nie starczy na to łóżko. Sprzedaj. Chodź, 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 chodź! No, ja bym nie powiedziała, że ten abstrakcyjny jest jakiś tam droższy tak naprawdę, no ale niech wam będzie. Możesz jeszcze wykopać. Szybką rundkę zrobimy. Może mały nie umrze z głodu w tym czasie. Chociaż straszny głodomór z niego. Namalowałaś? Tak, dobrze. Świetnie. O, już płacze, biedactwo. Zmień pieluszkę. Później przytul, porozmawiaj, porób miny. A, Isiku, musisz iść, moja droga. Koniecznie. No teraz ta łazienka dziwnie wygląda, co? No nic, ja to pozmieniam później. Kurde, no patrzcie, no, nie starczy nam na ten. Demonska mina. O my god. Zobaczcie, jak ona wygląda. No nie, on jest głodny, ewidentnie, widzicie? O nie! No. Cóż, na szczęście nikogo tu nie było. No kogo się wstydzisz? Gabcia się wstydzisz? Jak on jest jeszcze malutki. Nie. Dalej płacze, no trzeba go nakarmić, Sara, szybko. Już lepiej? Wygląda strasznie. Dobrze, kochani, ja już będę powoli z wami się żegnać. Ja jej ogarnę ten dom, ją przede wszystkim ogarnę. Boże, jeszcze to łóżko, no muszę zarobić jej na to łóżko koniecznie. Bo ty nie masz wcale gdzie spać, kobieto. Dobyłaś tę skamielinę? Czemu nie? Zaraz będziesz miała łóżko. O, 200. No i pięknie. Już! Już ci kupuję łóżko! Jeszcze kupię jej to łóżko. Żeby nie było. Jest, mamy łóżko. Czemu są tylko takie kolory? Tylko jest takie niebieskie. Albo takie żółte. No to chyba to jej dam. Dobra, na razie tak jej postawię, żeby było. Później to wszystko poprzestawiam. Dobra, Sara, ty do spania. Póki mały śpi.
A ja powoli będę się z wami żegnać. Tak jak widzicie, mamy naszego pierwszego aniołka, Gabcia. Jest chłopczyk, także super, udało się, widzicie. No, mógł to też być jakiś tam zbieg okoliczności, tak, że akurat się udało, ale może faktycznie to jednak działa, te marchewki, ta muzyka. Ona jadła tylko marchewki, nic innego, słuchajcie. Bo ja chciałam bardzo, żeby był chłopiec, także mamy Gabcia. A w kolejnym odcinku, no myślę, że już możemy o jakieś rodzeństwo też się postarać. Ale najpierw bardzo bym chciała, żeby Sara odnalazła swojego tatę i miejmy nadzieję, że William jej w tym pomoże. Ja się z wami żegnam i do usłyszenia. Pa, pa.